Tym razem porozmawiamy sobie o tym, jak naprawdę wyglądać mógł i wyglądał najsłynniejszy z dinozaurów. Po lewej mamy figurkę typową do, mamy zabawkę typową dla czasu szału na dinozaury z czasów filmu Jurassic Park z 1993 roku. 3 dekady temu wyobrażano sobie tyranozaura zazwyczaj jako taki trochę mniejszy podtyp Godzilli. Figurka jest wyprostowana tak bardzo, że prawdziwemu dinozaurowi trzeba by złamać ogon. Dinozaur po lewej jest też bardzo gadopodobny, gadzi. Ma łuski na całym ciele. Po odkryciach naukowych ostatnich 2 dekad zwykle wyobrażamy sobie tyranozaura tak jak w figurce po prawej. Ogon stabilizuje się nawzajem z korpusem i głową. Skóra jest bardziej słoniowa niż gadzia. Obecnie modne są różne absurdalne teorie, jakoby T-Rex miał być pokryty piórami, całkowicie lub częściowo, na przykład czasami tylko na przednich łapach albo na głowie częściowo się go rysuje. Jest ta teoria zupełnie absurdalna, ponieważ akurat gałąź teropodów, do której należały tyranozaury, nigdy nie wykazywały niczego, co by mogło dowodzić tej teorii. Słuszności tej teorii. Najnowsze modele tyranozaura okazują go zazwyczaj jako masywne, słoniowo podobne zwierzę z zasłoniętymi zębami przy zamkniętym pysku. Krokodyle muszą utrzymywać higienę, mogą utrzymywać higienę zębów dzięki wodzie. Zwierzęta lądowe muszą mieć wargi, żeby chronić zęby. W filmie Jurassic Park głos tyranozaura zrobiono z głosów lwa, krokodyla i młodego słonia. I zmieszano te głosy ze sobą nawzajem. Prawdopodobnie raczej tyranozaur mruczał niż ryczał, tylko że sam pomruk mógł trząść ziemią na dystans wielu metrów.